Język to narzędzie, z którego korzystamy każdego dnia. Umożliwia nam komunikację, sygnalizowanie naszych potrzeb oraz współpracę. Język to także nieodłączny element kultury i spoiwu narodu, a jego badanie, czyli językoznawstwo, jest szeroko rozwiniętą nauką. W tym materiale przybliżymy historię jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców. Człowieka, który może się pochwalić nie tylko wyjątkową karierą naukową, ale także rozwinięciem naszego narodowego języka i opisaniem go na arenie międzynarodowej. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Jan Baduin de Courtenay był polskim językoznawcą i fonetykiem znanym ze swojej pionierskiej pracy w zakresie badań fonetyki i typologii języka. Urodził się w Imperium Rosyjskim, ale większość życia spędził w Polsce, gdzie miał znaczący wkład w dziedzinę językoznawstwa. Właśnie z naszymi krajowymi uczelniami jest też związany jego rozwój naukowy. De Courtenay rozpoczął swoją karierę akademicką na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował matematykę i fizykę. Szybko jednak zainteresował się nauką o języku, co spowodowało, że przedmioty ścisłe i wróżone mu przez rodzinę karierę inżyniera zeszły na dalszy plan. Niedługo później obronił doktorat z językoznawstwa. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim i tam też spędził większość swojej kariery naukowej. Jego prace skupiały się na języku, a przede wszystkim na zagadnieniach fonetyki. Co to takiego? Fonetyka to nauka o fizycznych właściwościach dźwięków mowy. Bada ich naturę i to, w jaki sposób są wytwarzane przez ludzki przewód głosowy. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną analizują także ludzkie ucho i jego zdolności do rejestrowania języka mówionego. Można więc powiedzieć, że fonetyka dzieli się na trzy główne gałęzie. Fonetykę artykulacyjną, analizującą produkcję dźwięków mowy, fonetykę akustyczną, badającą fizyczne właściwości mowy oraz fonetykę słuchową, zajmującą się percepcją. Bohater tego materiału najbardziej znany jest ze swojej pracy w dziedzinie fonetyki artykulacyjnej. Badał on, w jaki sposób dźwięki mowy są wytwarzane przez ludzki przewód głosowy. Uważa się go za jednego z twórców fonetycznej teorii dźwięku elementarnego lub inaczej atomu dźwięku. Zakłada ona, że wszystkie dźwięki mowy można podzielić na niewielką liczbę podstawowych jednostek, czyli atomów. Teoria ta była ważnym krokiem naprzód w zrozumieniu natury dźwięków mowy i stworzyła podstawy dla wielu technik stosowanych we współczesnej fonetyce. De Courtenay miał również istotny wkład w dziedzinę typologii językowej, czyli badania różnych typów języków występujących na świecie. Zaproponował, że wszystkie języki można podzielić na trzy podstawowe typy. Po pierwsze, języki izolowane, które mają prostą strukturę i niewiele form gramatycznych. Po drugie, języki aglutynacyjne, charakteryzujące się złożoną strukturą i wieloma formami gramatycznymi. Naukowiec wyróżnił także języki fleksyjne, o umiarkowanej strukturze i umiarkowanej liczbie form gramatycznych. Ten system klasyfikacji jest do dziś szeroko stosowany w badaniach nad typologią języków. Dodatkowo, de Courtenay rozgraniczył pojęcia statyki i dynamiki języka. W swoich pracach jako pierwszy w historii dokonał rozróżnienia pomiędzy językiem, abstrakcyjnym zbiorem elementów, a mówieniem, realizacją owego systemu przez poszczególne jednostki. O olbrzymim wkładzie naszego bohatera w rozwój języka polskiego świadczyć mogą już same tytuły jego najważniejszych publikacji. Ma on na koncie pozycje takie jak Zarys historii językoznawstwa, Charakterystyka psychologiczna języka polskiego, a także publikacje pod tytułem Zarys historii języka polskiego. Wszystkie te prace stanowiły fundament rozwoju lingwistyki w naszym kraju. De Courtenay wniósł również wiele w dziedzinę językoznawstwa historycznego i ogólnej teorii językoznawczej. Pracował nad pochodzeniem i historią języków słowiańskich, a także nad ogólną teorią języka oraz jednością języka ludzkiego. Opublikował też szereg prac z zakresu historii językoznawstwa i historii literatury polskiej. De Courtenay był powszechnie szanowany i podziwiany przez swoich kolegów i studentów, a jego wkład w dziedzinę językoznawstwa został uznany przez wielu czołowych uczonych tamtych czasów. Pełnił funkcję profesora na uczelniach w Kazaniu, Krakowie, Warszawie. Wykładał m.in. w Tartu i Piotrogrodzie. De Courtenay zmarł w 1929 roku, pozostawiając po sobie spuściznę w postaci wielu ważnych prac naukowych oraz trwałego wpływu na dziedzinę językoznawstwa, a zwłaszcza fonetykę. Jego teorie stworzyły podstawę wielu technik i metod stosowanych we współczesnej nauce. Według Normana Davisa, Baduin de Courtenay był jednym z najbardziej nietuzinkowych polskich myślicieli na przełomie XIX i XX wieku.
Jak pisał o nim Davis, był pacyfistą, zwolennikiem walki o ochronę środowiska, feministą, bojownikiem o postęp w dziedzinie edukacji i wolnomyślicielem. Występował także przeciwko większości konwencji społecznych i umysłowych, jakie panowały w jego czasach. Warto pamiętać o tym bohaterze polskiej nauki. To już wszystko w tym materiale z serii poświęconej wybitnym krajowym naukowcom. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale.